Hej, siema Króliska. Witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Tak jest, vlog sumują zamiast recenzji. Miałem w planie akurat recenzję odnośnie monitora, ale niestety coś innego w sumie wypadło. Generalnie dzisiaj byłem u dentysty, bo się wcześniej zapisałem. Był plan, żeby w końcu wykończyć to, co w sumie było wcześniej zaczęte i tak dalej, i tak dalej. Co zapewne wiecie z moich poprzednich vlogów, gdzieś tam wspominałem. No i poszedłem dzisiaj do dentysty i się okazuje, że to jest chirurg. No chirurg niestety ten no nie leczy w sumie tak doraźnie zębów, więc trochę lipa była. No ale natomiast zerknął oczywiście na moje ząbki piękne, ładne i tak dalej. No ale mówi, ale panie, ósemki są do usunięcia. Ile? Wszystkie. No, także to się tak zadziało z automatu. Pozbyłem się w sumie jednej ósemki. No i dlatego w sumie też nie robiłem żadnej recenzji, bo też samo poczucie no nie byłoby adekwatne do jakości. Nie wiem w sumie, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle gadam. Zrozumiałe, ale musicie wiedzieć, że po prostu no, nie miałem chęci po prostu czegoś na siłę kręcić i tak dalej, więc dlatego też taki króciutki vlog streszczający, dlaczego w sumie jeszcze nie ma w sumie nie tylko recenzji odnośnie monitora, ale także innych jeszcze sprzętu, które w sumie ostatnio kupiłem i w sumie tylko unboxingi były i brak recenzji. Postaram się to nadrobić na pewno gdzieś w weekend. Nie wiem, gdzie to zmieszczę, ale postaram się. Być może między gdzieś tam przerwami, gdzieś tam jak będziemy robić w sobotę i niedzielę. No, a propos gier. W weekend, czyli w sobotę i niedzielę, będziemy grali trochę więcej niż jeden, dwa tytuły. W planie jest tak. Jutro, czyli w piątek, ciśniemy The Last of Us. Jutro jestem też w biurze, więc postaram się być punktualny, czyli 19. Może gdzieś być jakiś lekko poślizg, ale to na pewno dam wam znać, w razie czego. No i w sobotę, zapewne 10, zaczniemy z The Last of Us. 4 godzinki sobie, tak mniej więcej pogramy. Przerwa obiadowa. Na odpoczynek, jakiś relaksik, czy aktywność fizyczną, bo polecam generalnie. Pewnie w międzyczasie gdzieś coś jeszcze ponagrywam. Mam nadzieję, że mnie akurat nic nie będzie boleć, jeśli chodzi o dziecko. No i później wieczorkiem herusiki, Fall Guys. Tak, zakupiłem Fall Guys. Ci, co nie wiedzą, zakupiłem grę i zapewne sobie w sobotę obadamy. No i w niedzielę chyba podobnie nawet. Zobaczymy, jak nam przypasi Fall Guys, bo na pewno mam jeszcze na tapecie Dead Cells. Akurat się tak złożyło, że wydali wczoraj nowego patcha, jakiegoś większego, więc no, może być dosyć ciekawie, zobaczymy, bo być może jeszcze raz przejdziemy podstawkę na tym nowym patchu, ewentualnie się zabierzemy za dalceki, bo dalceki w sumie jeszcze nie ugrywaliśmy. W sumie jeden już miałem wcześniej, drugi niedawno kupiłem, więc no, wypadałoby, tylko nie ogarnąłem, gdzie to jest dostępne. No, tym razem wiem, gdzie jest to dostępne, przynajmniej ten pierwszy Rise of the Giants z prawdziwym końcem gry. No, bo drugi to akurat wiem, gdzie jest dostępny. Wiem, jak tam się dalej dostać, więc to w sumie trochę tak sobie zaspoilowałem, ale trzeba było, po co mam się męczyć też. No, także będzie spoko. Prawdopodobnie weekend ukończymy The Last of Us, a przynajmniej ma taką nadzieję, bo w sumie ma tak wypada, że już jest praktycznie końcówka. Także jeśli ukończymy The Last of Us, no to super. Herosiki nie jestem pewien, czy ukończymy podstawkę kampanii, także możliwe, że jeszcze będziemy w przyszłym tygodniu ją łoić. Jeśli tak, no to pewnie gdzieś tam się skupimy bardziej. Natomiast pewnie gdzieś tam jeszcze się będą pojawiać Fall Guys i Dead Cells, bo pewnie też nie ukończymy, bo no trochę nam zajdzie czasu, żeby to poukańczać.
No i co? I tak praktycznie będziemy mieli wrzesień, październik, będziemy mieli w sumie 2 miesiące jeszcze, jak to wszystko ukończymy. To plan jest taki, że na pewno pociśniemy dalej sobie Far Cry'a trójeczkę. Prawdopodobnie dalej pociśniemy sobie dodatki do Heroesów 5, a mamy dwa. No i zobaczymy w sumie, co jeszcze nam wpadnie w ręce i jak to się nam ułoży. Mam nadzieję, że całkiem spoko się ułoży, bo w połowie listopada, tak jak wiecie, czyli też nie, jest z premiera Cyberpunka, w którego na pewno będziemy grali, więc powinno być całkiem super. No, tak w sumie po skrócie, bo nie chciałem zbytnio też przedłużać, to już 6 minut, więc ja nie będę więcej przedłużał, także dzięki wielkie za oglądanie. Wyczekujcie innych materiałów. One będą z lekkim bądź większym opóźnieniem. No mówię, niestety praca i te strumyki i to wszystko. No, jestem jedną osobową armią, więc wszystko samemu robię. Także proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi, więc powinno być git. Także dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie moich materiałów i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. Hej, hej.